ICT. Niekoniecznie muszą brać w tym udział, ale mają o tym informacje i po prostu to się u nich zbiera taki bank informacji, więc możemy mieć wpływ na pewne rzeczy. To jest pilnowanie przetargów, czyli to, czym się zajmuje w całej Polsce, powiedzmy, Polska Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. My jesteśmy, powiedzmy, takim malutkim zalążkiem w Szczecinie. Rafał przez długi czas był w Radzie Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, kto jest na czasie, ten wie, co się stało z tą Radą Ekspertów i dlaczego. Może kiedyś wróci do życia. W późniejszym czasie Szlug ma plan rozbudować się bardziej do prężnej organizacji działającej w trzecim sektorze. Chcemy tworzyć naszą radę wewnętrzną, która będzie doradzała firmom we wdrażaniu wolnego i otwartego oprogramowania za pieniądze, jako działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie. Chodzi o propagację wolnego i otwartego oprogramowania i zarabianie pieniędzy na działalność Szlugę. Tak, to jest pewne koło, które musi się zapętlić jakoś, żeby napędzić samo stowarzyszenie. Jak wiadomo, stowarzyszenie nie może zarobić ani złotówki, może mieć przychody tylko i wyłącznie pokrywające własną działalność. I mamy nadzieję, że tak będzie w końcu. Niestety, no, Polska nie jest dobrym miejscem póki co do tworzenia takich struktur ze względu na to, że no, nie brakuje nam organizacji z trzeciego sektora, które są wydmuszkami, tak? Zarabiają pieniądze na siebie, a praktycznie nic nie robią. Ciężko jest dzisiaj, żeby ktoś zaufał, a dwa, że ciężko jest faktycznie coś robić i zostać ostrzeżonym, zanim ktoś powie, że bierzecie kasę, ale nic nie robicie. Dlatego gdzieś tutaj jest taki grząski grunt, na którym pewnie dużo osób boi się wejść tak do końca. Ale mówię, od roku mniej więcej zaczynają się prężniejsze działania i pewnie kilka lat minie, zanim to się rozwinie do czegoś dużo większego. Ok, czego wam trzeba w Szlugu? No, trzeba nam was, tak, młodych krwi. Młodych wilków, tak, szczególnie tych takich agresywnych, którzy jak się na coś napalą, to po prostu nie odpuszczą i będą rozrywać tych starych dziadków, których się nie chce. Nie by się przydało czasem, żeby tego popędzić. Życie dorwało. No tak, życie dorwało. Już mówiłem wcześniej, na pewno nas też w końcu dorwie, tak? Ja też nie jestem pierwszej młodości, nie jestem nastolatkiem. Tak, studia mam już ładne parę lat za sobą, ale w końcu też na pewno nas dopadnie to, że nie będzie czasu na ślubę, tak? Więc im więcej młodych będzie, im więcej osób przede wszystkim, to no wiadomo, że łatwiej znaleźć trzy osoby, które będą prężnie działać wśród 500 niż wśród setki. Moglibyśmy was na siłę próbować zmusić do używania Unixa albo Linuxa, no ale podejrzewam, że my byśmy większy łomot dostali, bo was jest więcej. Jeszcze nie mówię do tych, co rank nie podnieśli. Możemy was zachęcać i będziemy to robić w jak najszerszy sposób. Dzisiaj na pewno dużo zobaczycie ciekawych rzeczy, które może nie tyle przydadzą wam się w domu, bo naprawdę nikogo nie zmuszamy do używania Linuxa czy Unixa w domu, ale to, że studiujecie tutaj, na tym wydziale, tej uczelni, oznacza, że prędzej czy później natkniecie się na tego Unixa albo Linuxa i będziecie musieli go poznać, nie będziecie mieli wyjścia. To są po prostu obszary działania IT, gdzie no Windowsa ze świeczką szukać. Nie mówiąc o innych systemach, w Polsce, gdzie nie mamy takiego zagęszczenia korporacji jak na świecie, nie są zbyt popularne, bo są kosmicznie drogie. Niemniej wszystko kręci się wokół Unixa i Linuxa. Warto go poznać już w czasie studiów, łącząc to z jakąś przyjemnością, z taką przynależnością do Szluga, bo po zakończeniu studiów i gdzieś na poziomie szukania pracy, to wam się przyda po prostu. Tak, i może się okazać, że gdzieś w międzyczasie, w ciągu 4-5 lat studiów, to stanie się waszym hobby, zainteresowaniem i za 4 lata ktoś z was będzie prezesem Szluga. Tak? Naprawdę nie ma tutaj większych problemów, żeby gdzieś w strukturach zajść wysoko, chociaż wysoko to jest mocno w cudzysłowie, żadnych profitów nie ma z tego, czy jest się wysoko, czy jest się szeregowym członkiem Szluga, czy w ogóle się nie jest członkiem Szluga, bo wiele osób działających w strukturach Szluga nie jest oficjalnie członkami tego stowarzyszenia. Więc warto się zainteresować. Raz, że miła atmosfera, można się spotkać na piwie, a dwa, że może się okazać, że znajdziecie hobby, trzy, może się okazać, że za 4 lata szukając pracy będziecie mieli olbrzymi atut, którym przeskoczycie, wierzcie mi, 3/4 absolwentów, przynajmniej tego wydziału. Znam sporo absolwentów tego wydziału i informatyki, i ZIP-u. I no, tutaj niektórym by się przydało, tak, troszeczkę zajęć się z Unixów i Linuxów. Oczywiście nie oznacza to, że każdy idzie w tym kierunku, bo można iść w kierunku programowania i zamknąć się gdzieś w klatce Windowsowej na przykład. Kasa jest, owszem, do pewnego momentu.
Więc będziemy Was dzisiaj zachęcać, jutro będziemy Was zachęcać. Jutro będzie film, o którym wspomniałem. On jest dosyć kontrowersyjny. Podejrzewam, że jeżeli na sali tutaj jutro by się znalazły osoby związane z takimi zaiksami i innymi rzeczami, to pewnie dostałbym jakąś szklanką tam z tyłu sali za to, co się będzie działo na ekranie. No niemniej film jest bardzo ciekawy, warto go obejrzeć. Czy warto go traktować poważnie w 100%? Film jest w pełni amerykański i traktuje o amerykańskiej rzeczywistości. Jednak w sprawach patentowych i praw autorskich, prawo unijne, które teraz podlegamy, nie różni się tak naprawdę od prawa amerykańskiego. No w Stanach istnieją organizacje, którym się wydaje, że są szeryfami, tak, broniącymi prawa autorskiego i potrafią ścigać ludzi za ściągnięcie dwóch utworów, albo ludzi, którzy nie mają komputera, a ściągali z Rapida, tak, zdarza się. To u nich wygląda gorzej. Dlatego na pewno warto ten film jutro obejrzeć, no zdrowie. I warto podyskutować z Rafałem o tym filmie. Dobra, myślę, że na tą chwilę to o ślubu będzie już tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał w trakcie o coś zapytać albo coś powiedzieć o ślubu, mikrofon jest jak najbardziej dostępny. Czy teraz ktoś chce coś powiedzieć o ślubu z członków? Teraz nie? Teraz pas. Dobra. Mamy teraz 10:40. Mogę zaproponować kawę, herbatę, łakocie albo przejść do wykładu pierwszego. Do wykładu. Do wykładu. Znam to za większość. Niestety nie mamy tutaj pilota dostępnego do prezentacji. Trudno mi będzie trochę skali przełączać. To pozwolicie, że posiedzę, ok? Nie będzie przeszkadzało? Dobra, nie obrazicie się. Minix. Kto wie, co to jest? Ręka do góry. A kto wie, co się urodziło z Minixa? I tak nie jest najgorzej. A z tych osób, które teraz podniosły ręce, kto jest członkiem szluga? O, to i tak, na pół gdzieś. No to się chwali. A kto z Was się dowiedział o tym szkole? Tak myślałem. Okej. Minix. System operacyjny. Tyle na początek. Czym jest Minix? To jest Unix. Tak? Czy, nie wiem, czy jesteście obeznani mniej więcej z historią systemów operacyjnych. To było dosyć burzliwe od końca lat 60. Sporo się działo. Generalnie nie było nic innego niż Unix, na dobrą sprawę. Jeżeli weźmiemy to oczywiście statystycznie. Rodziły się inne rzeczy, ale mówimy tutaj o rzeczach, które weszły do przedsiębiorstw, do korporacji przede wszystkim. Kiedyś komputer kosztował tyle, co dzisiaj wybudowanie centrum danych, więc no, trudno było, żeby mała firma sobie mogła na to pozwolić. Kiedy budowano takie komputery dla dużej korporacji, dla dużej firmy, system operacyjny był pisany specjalnie pod ten komputer. Kompletna głupota. Nieprzemyślane działania, no ale to były inne czasy niż dzisiaj, tak? Dzisiaj dla nas komputery są czymś normalnym, system operacyjny jest czymś normalnym. Nieważne, czy kupujemy go w sklepie, czy ściągamy go z internetu, jak na przykład dowolnego Linuxa, czy niektóre z Unixa. I ten Unix sobie tam żył przez wiele lat. Ci, którzy znają tą historię, wiedzą, jak AT&T się do tego przyczyniło. Unix był zamknięty przez wiele lat, była bardzo trudna sytuacja prawna. I pewnego dnia pan pracujący na Uniwersytecie w Amsterdamie, Andrew Tannenbaum, nie wiem, czy mieliście okazję spotkać się z jego książkami już na uczelni? Jeszcze nie? Nie. No, jak dojdziecie do systemów operacyjnych, to pewnie traficie na jego książkę, taka cegiełka fajna pewnie jest. Warto przeczytać, tak powiem, przynajmniej do momentu, jak się Windows zaczyna, nie? Nie, to był oczywiście żart. Struktura Windowsa i jego budowa jest też bardzo ciekawa i w tej książce opisana. Naprawdę warto przeczytać całą cegłę, ponad 1000 stron. Wchodzi jak masło. System został stworzony w 1987 roku tylko i wyłącznie po to, żeby można było mieć Unixa, którego można łatwo zrozumieć. Ja osobiście nie widziałem kodu źródłowego żadnego Unixa innego niż Minix, ale ufam panu Baumowi, że to jest straszliwie skomplikowane, straszliwie grube i jest tego miliony linii kodu. To się wzięło m.in. z tego, że tak jak mówiłem, to było przez lata pisane np. dla różnych komputerów, gdzieś te kawałki kodu
które były wartościowe, były po prostu przepisywane, tak? Przechodziły z wersji na wersję. Nikt się nie zastanawiał tak naprawdę, czy one są do końca potrzebne. Zresztą dzisiaj dzieje się to samo często, na przykład chociażby z Linuxem, tak? Mamy sporo części kodu, która już dzisiaj praktycznie nie jest nikomu potrzebna, ale istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał go odpalić na maszynie, która ma 25 lat na przykład. Czyli ten kawałek kodu gdzieś tam sobie siedzi. Został stworzony do celów akademickich. Początkowo był licencjonowany komercyjnie. Na takiej dziwnej zasadzie, bo książka Tannenbauma na temat Minixa była wydawana przez jego uczelnię. W środku była wydrukowana większość kodu źródłowego, a całość była dostępna na płycie. Od trzeciej wersji wydania książki, kiedy już te płyty były tak jakoś udomowione u nas, tak? Że każdy miał napęd optyczny, mógł sobie tą płytę odczytać. 69 dolców za system operacyjny z dostępem do jego kodu źródłowego, no to nie był problem, tak? Dla przeciętnego Amerykanina to jest tyle, co dla nas jakieś 30-40 zł. Spróbujcie kupić system operacyjny z kodem źródłowym za 40 zł, życzę powodzenia. W 2000 roku Minix stał się wolnym, otwartym oprogramowaniem. Licencja, która jest tu opisana, Permissive Free Software License, to jest nic innego jak licencja BSD. Czyli wiadomo, jest otwarta. Z jednej strony potrafi być upierdliwa dla użytkowników i dla ludzi, którzy ją wdrażają, ale z drugiej strony jest bardzo fajna dla ludzi, którzy rozwijają oprogramowanie na tej licencji, bo można tam wstrzykiwać kod, który jest zamknięty. Tak generalnie w skrócie, nie chcę tu wchodzić w kompetencje Rafała. Jeśli będziecie mieli pytania w tej sprawie, to jutro zapraszam na jego wykład, na pewno chętnie opowiem. Unix. Ogromne rozmiary, tak jak wspomniałem, duża złożoność. Życzę powodzenia jednej osobie, która zechce zrozumieć od pierwszej linijki kodu do ostatniej kod źródłowy jakiegokolwiek Unixa. Jak będzie maszyną, albo poświęci na to całe życie i będzie jadł sucharki i pił tylko wodę, bo nie ma czasu na gotowanie, to jakąś tam szansę ma, powiedzmy 70%. Niejasna sytuacja prawna, tak jak wspomniałem, AT&T trzymało w garści licencję na Unixa, właściwie tylko i wyłącznie na jego nazwę, jak się okazało niedawno, miesiąc, dwa, trzy miesiące temu, pirazy drzwi, Unix został uwolniony, dzisiaj już nikt go nie chce. Bo po co taką? Mamy Linuxa, który się urodził, mamy Unixy takie jak BSD, więc kto się będzie kłócił o jakąś nazwę? Unix sam w sobie jako nazwa jest dzisiaj używany w Boeingach. Na przykład 747 mają na pokładzie Unixy, jakieś tam wersja 7 zmodyfikowana. Co ciekawe, to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, nie da się na nich odpalić SSH, dlatego że robią się jakieś krzaki na przyciskach sterujących, więc jest obsługiwany przez Telnet. Jaki jest poziom zabezpieczenia Telnetu, no to chyba zgromadzeni wiedzą. Teraz wyobraźcie sobie, że jakiś ARP się dowiewa do Telnetu i wyłącza komputer 10 tysięcy stóp nad ziemi. Pogratulować Boeingowi. Twierdzą, że wdrożenie nowego systemu operacyjnego w Boeingach jest za drogie. Linux jest darmowy. Nie? A to, że jest darmowy, to jedno. Wdrożenie kosztuje. Boeing jako biedna firma faktycznie może sobie nawet pozwolić. Ok. Mini w Minixie. Tannenbaum chciał systemu, który będzie mógł zrozumieć nie programista, tak jak niektórzy koledzy zgromadzeni tu na sali, którzy mają za sobą naście, 10 lat doświadczenia w programowaniu, w przeróżnych językach programowania. On chciał, żebyście wy mogli zrozumieć ten system od pierwszej linijki do ostatniej. Studenci. Jesteście studentami, więc wiecie, że to nie jest łatwe, tak? Przyjść na wykład, pokazać komuś 12 tysięcy linii kodu i stwierdzić, że zaraz to zrozumiecie. Więc zadanie było trudne. Minix, 11 800 linii kodu języka C, to jest cały system operacyjny. 11 tysięcy linii kodu. Dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, jądro Linuxa ma ponad 3 miliony. Dobrze pamiętam? Niedawno przebiliśmy chyba 3,5 miliona. Jest różnica, nie? I to jest w pełni działający operacyjny system, który jest w stanie zarządzać nowoczesnym sprzętem. Ja go odpalam u siebie w domu na komputerze, który ma rok. I chodzi? I chodzi. Bo pamiętam z wykładu...